Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 5:58, sobota 1 lipiec 2023 i w ten sobotni lipcowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody. Czyli woda stowarzyszenia, nie inaczej, więc zaczynamy ten dzisiejszy połów, więc nie przedłużając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się złowić, zobaczcie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, kto lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tego celu, bo już późno! Pierwszego jesiotra. Okej, więc wracamy mu wolność. Baja. Baja, pierwsze koty za płoty. Jest pierwszy karpik, taki szczurek, więc wracamy mu wolność. Nie inaczej, taki maluszek, więc baja, płyń po kogoś dorosłego, byku. Jest i drugi miłośnik kulek proteinowych, ale maluszek, maluszek, więc wracamy mu wolność. Baja. Mamy pierwszego niedużego leszczyka, więc wracamy mu wolność. Baja. Taki nieduży leszczyk, więc wracamy rybie wolność. Jest i trzeci nieduży karpik. Takie kroczki malutkie dzisiaj biorą. Więc nie męczymy rybki. Wracaj, byku, płyń po kogoś dorosłego. Baja. Ten już taki fajniejszy karpik. Zobaczcie. Długi, pięknie ubarwiony. No i wreszcie te ciut większe. Ale suchy, suchy. Strasznie suchy, ale piękny. Przyznać musicie. Jak wyrośnie taki olbrzymi, to będzie piękna ryba, więc wracamy mu wolność. Baja. W końcu taki ładny karpiszonek, więc go wypuszczamy. Ładny. No wreszcie jakiś większy, taki ze 3,5 kilo. Dobrze. Więc wracamy mu wolność i wędkujemy dalej. Baja. Jest i drugi pełnołuski. Taka kotrójki. Ładny, ładny. 2,5 kilo, 3 kilo. No i w końcu te większe zaczynają brać, oby jak najwięcej. Więc nie męczymy ryby i zwracamy wolność. Baja. Płynie. Mamy drugiego Pinokia, czyli niedużego jesiotra. Więc wracamy mu wolność. Płyń, Pinokio, po kogoś dorosłego. Nie inaczej. Po kogoś dorosłego, byku. Znów taki maluszek, ale jaki pomarańczowy, fajny. Drodzy Państwo. Więc zwracamy mu wolność. I czekamy na te większe karpie.
baja. I w końcu taki większy karpiszonek. Ładny, ładny. Więc wypuszczamy rybkę i jest bajecznie. Ładny. Ładny byczek. Taki ponad 3 kilo. Dobrze. Baja. Baja. Mamy koi. Pięknego karpika. Więc wracamy mu wolność. Baja. Mamy takiego leszczyka po tych karpikach. No i wędkujemy dalej. Baja. Taki ładny, pełnouski, śliczny karpik. Więc pomalutku już się wypuszczę, bo się pobijasz. Już się nie męczę, byku. Piękny, pięknie ubarwiony karpik. Piękny jest. Więc baja. Nie inaczej. Baja. Kolejny leszczyk, takie suche, ale długi nawet, więc wracamy mu wolno. Nie, inaczej, baja. Pełnouski znów, taki nerwowy, więc wracamy mu wolność. Dobrze, płyń, rośnij, baja. Czyli 12, taki nieduży tym razem, ale 12 karpik z dnia dzisiejszego, więc wypuszczamy go i wędkujemy dalej. Baja. 13 karpik, taki maluszek, no ale cieszy, więc wędkujemy dalej i jest bajecznie, nie inaczej, bajecznie. Jest leszek, taki zmęczony, ale jest. Jest, więc wypuszczamy go, nie inaczej. 14 maluszek, no czekamy na te większe, wypuszczamy rybę. Kolejny gówniarz z tej wody. Baja. Kolejny maluszek, ale małe biorą w samo południe. Co zrobić? Łowimy to, co bierze i jest bajecznie. Nic dodać, nic ująć. Jedna wędka łowi. Mamy kolejnego, takiego ciemnego. Ładny. Przyznać musicie rację. Więc baja. Płynie. Baja. Jest w końcu taki większy po tych maluszkach. I jest w pytkę.
i 19 taki czarny, ładnie ubarwiony. Zobaczcie, jak podrósł by, to piękna ryba by była z niego. Piękny, taki ciemno ubarwiony karpik. Nie duży, ale ładny. Więc wracamy mu wolność. Baja. I 19 zaliczona. Czyli 20, jeszcze jeden i będzie oczko i kończę dzisiejszy wypad. Więc zobaczymy, czy mi się uda złowić oczko 21 karpików w ten sobotni dzionek. Więc rybka wraca i jest w pytkę. Baja. Zamiast 21 karpia jest jesiotr. Jesiotr. Więc wypuszczamy go, drodzy Państwo. I czekamy na 21 karpia. Oby. Dopóki przynęta w wodzie mam okazję złowić, więc oczko w karpiach i jadę do domu. Więc drodzy widzowie, udało się złowić 20 karpi. Oczko nie padło, trudno, dużo spinek było, sporo płoci, drobnego leszczyka, którego nie nagrywałem, no i 20 karpi, kilka jesiotrów, leszczy większych i tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną i jadę na Kielce. Cześć!